Matura ustna, część pierwsza prowadzenie rozmowy, słuchaj i powtarzaj zwroty. Rozpoczynanie i włączanie się do rozmowy. Przepraszam, czy mogę coś powiedzieć? Excuse me, can I tell you something? Przepraszam, czy mogę o coś zapytać? Excuse me, can I ask you something? Czy mogę z Tobą porozmawiać? Can I talk to you? Czy możemy zamienić słowo? Can I have a word with you? A propos. By the way. Czy mogę coś powiedzieć? May I say something? Przepraszam, chciałam powiedzieć, że. Excuse me, I'd just like to say that. To mi przypomina... That reminds me of... Wymienianie w kolejności, prezentowanie argumentów. Zacznę od... To start with... Przede wszystkim... First of all, in the first place... Po drugie. Secondly. Inną sprawą jest to, że Another thing is that. Z drugiej strony. On the other hand. Głównym powodem jest The main reason is Inny powód to. Another reason is. Cóż, chodzi o to, że. Well, the thing is that. Prawdą jest również to, że. It's also true that. A na dodatek. Moreover. What's more? W końcu and finally zastanawianie się wyrażanie wahania niech zobaczę let me see. cóż niech pomyślę well, let me think. Hmm, niech się nad tym zastanowię. Hmm. Let me think about it. Będę musiała się nad tym zastanowić. I'll have to think about it. Jakby to ująć? How shall I put it? Cóż. Well. W rzeczywistości, tak naprawdę. Actually, in fact. To, co ja mam na myśli. What I mean is. Problem tkwi w. The point is. Niech pomyślę. Let me think. Szczerze mówiąc, frankly speaking.